Udało się złapać na gruncik 20-centymetrowego krąpia. Bierzemy go do siatki i będziemy się już zwijać. Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się znowu nad jeziorem Ciche. No i łapię na spinning, na takiego brokatowego twisterka. No i póki co mam w siatce dwa okonie. Taki. No i drugi. Trochę mniejszy. Taki okonek. Zaczepił się lekko siatkę. Łowię na takiej miejscówce. Jest dosyć mocny wiatr. No i łowię dalej. Jest trzeci okoń, ale zaczepił się za strzela. No i teraz chyba wypuszczę okoń do wody, ponieważ przestał już dobrze brać. Albo jeszcze je zmierzę, wykonam kilka rzutów i może zmienię miejscówkę. Zmierzę teraz trzy okonie, bowiem wam ile mają centymetrów. Największy ma 18 cm. Puszczam go do wody. No i kolejne są już mniejsze. Podejrzewam około 15 cm. Ten ma 16. Też idzie do wody. No i ostatni okoń ma centymetrów także 16. No i idzie do wody. Wykonam jeszcze kilka rzutów w tej miejscówce, później będę zmieniał miejscówkę. Wszystko okonie wzięły mi na twistera z brokatem. Miejscówka nie jest jakaś najlepsza, ponieważ przeszkadzają mi lilie. Jest mocny wiatr i trudno wykonuje się rzuty. Przerzuciłem się na metodę spławikową i udało złapać się taką około 20 cm płoć. Zobaczmy jeszcze jedną płoć, która była mniejsza, ale od razu ją wypuściliśmy. Łowię dalej. Cześć, dzisiaj jesteśmy nad jeziorem na Łódzce i udało się złapać taką ponad 20 cm płoć. Ma dużo śluzu. Odhaczę ją i wypuszczę.